Partnerem medialnym programu Na Ryby oraz Bitwa na Ryby jest portal wędkarski Anglu.com. Na program zaprasza sponsor firma Graf, producent odzieży dla łowców przygód. Na wspólne oglądanie zaprasza sponsor programu, producent bezprzewodowej echosondy Deeper Smart Sonar Pro Plus. Firma Demar, producent profesjonalnego obuwia dla wędkarzy i myśliwych. Firma Solarski, producent sprzętu pływającego. Firma Meus, producent zanęt i przynęt wędkarskich. Sponsorem nagród jest firma Robinson Europe, czołowy dystrybutor sprzętu wędkarskiego. Sponsorem nagród jest producent łodzi zanętowych dla najbardziej wymagających wędkarzy, firma Prolam. Sponsorem nagród w konkursie SMS-owym jest firma York. Sponsorem nagród w konkursie SMS-owym jest sklep wędkarski Karina, mieszczący się w Rzeszowie przy ulicy Warszawskiej 31. Piękne Pogórze Dynowskie na Podkarpaciu, a w nim miejscowość Sieliska koło Dynowa. To tutaj na łowisku nad Stawami rozpoczynamy program telewizyjny Bitwa na Ryby, w którym trzy drużyny będą rywalizować o tytuł najlepszej drużyny wędkarskiej sezonu 2017. Zapraszamy. Witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Jarek, jestem z PanRyba.com. Będę miał przyjemność poprowadzić właśnie ten program, program Bitwa na Ryby. Za chwileczkę przyjadą teamy, które będą brać udział w rywalizacji. Prawdziwej rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny wędkarskiej sezonu 2017. Program będziecie mogli oglądać w każdy piątek, począwszy od 25 sierpnia o godzinie 21 na www.rzeszownaszywo.pl. Tuż po emisji odcinka premierowego program zostanie umieszczony na kanale YouTube Pan Ryba. Zapraszam serdecznie. Rozpoczynamy prawdziwą bitwę na ryby. Jako pierwsza na miejscu melduje się drużyna Tomka i Andrzeja. Pewnie nie mogą doczekać się rozpoczęcia pierwszej konkurencji. O, w końcu dotarliśmy. Patrz, Tomasz, jakie wspaniałe łowisko. No, tu może być naprawdę fajnie. Powiem Ci, że bomba. Ostatnio nas ominęło, ale teraz... Dokładnie. Teraz powalczymy. Powalczymy, no mam nadzieję, że kurczę, uda się coś fajnego złapać, a z tego co słyszałem, to fajne łowisko. Tak? Fajne łowisko, duże rybki. No zobaczymy, panowie, jak wam się dzisiaj poszczęści. Jako drudzy przyjechali Janusz i Piotr. Ładna woda. Janusz, to jest to miejsce? No chyba to. To jest to samo, co było w internecie. To oglądaliśmy? Tak, to było to. Ładne miejsce, zadbane. No ślicznie. No ryba będzie. Będzie moc. Będziemy łowić. Będzie moc. I to jaka? Jako ostatni przyjeżdżają Jerzy i Andrzej. Według ich map wszystkie drogi prowadzą na to łowisko, nad stawy. To już chyba Bieszczady, nie? Nie, myślę, że to już tutaj. Rozglądaj się, za chwilę będziemy skręcać. Tak przynajmniej GPS pokazuje. Sprawdź, jak to jest na mapie. No. Tak, to tutaj. Mhm. Zjeżdżamy. Zobacz, z daleka widać, jakie, że tu jest kawał wody, kurde. No i chyba dobre łowisko. Sporo ludzi. Oj, sporo, sporo, bo chyba wszyscy wędkarze słyszeli już o tej pięknej wodzie. Ale panowie, bez obaw, dla was jest miejsce zarezerwowane. No, miejsce dobre. Zobaczymy, jak z rybami i towarzystwem. Tam są chłopaki, chyba tam pójdziemy. Oj, muszę wam zagwarantować, że ryb tutaj jest bardzo dużo. Tylko czy będą współpracować? Wszyscy są już na miejscu, więc można oficjalnie przedstawić drużynę. Pierwszy team to Janusz i Piotr. Drugi to Andrzej i Tomasz. Trzeci Jerzy i Andrzej. O, proszę, jest i prowadzący. Wypoczęty, uśmiechnięty jak zawsze.
to na pewno dzięki relaksowi, jaki zapewniło mu to miejsce. Cisza, spokój, komfortowe pokoje i pyszne menu. Przed rozpoczęciem rywalizacji drużyny zasięgają informacji od właściciela tutejszego łowiska o upodobaniach ryb, na jakie smaki najczęściej żerują. Jednakże Mareczek w tym temacie był bardzo powściągliwy. Niestety nie mógł udzielać tak cennych informacji. Krótki spacer naszych wędkarzy po obiekcie powinien w pewnym stopniu dać obraz, aby mogli opracować skuteczną strategię na przeciwnika. W końcu wędkarze zobaczyli miejscówki, które będą już za chwilę losować. Zobaczmy, jak wypowiadają się o tym łowisku. Jak chcecie, czyli po prostu co drugi? Po drugi, bo się podpuntamy się teraz. Tak? Personel zostaje na stanowisku numer jeden. Sprawdzę, Andrzeju, temperaturę wody. Cieplutka jest, jeszcze na echosondzie pewnie nam pokaże. Na echosondzie sprawdzimy dokładniej, ale zobacz, jest wiaterek. Wiaterek jest delikatna w stronę naszych stanowisk. Ja. Z tego co wiem, ciśnienie też jest pozytywne, no. Więc jest rozmawiałem Andrzej, 5 minut temu rozmawiałem z właścicielem. Rozmawiał tutaj, skontaktował się z wędkarzami, co przez 3 dni siedzieli i naprawdę połapali konkretne ryby. Jesiotry po 16-15 kilo, karpiki po 15 kilo. Mam nadzieję, że to będzie nasz dzień. Ja widzę, że ta miejscówka jest okej, chociaż tam byłoby najbardziej. Te trawy podobają się, trawa, kosmos. Ja wybrałbym tamtą stronę, aczkolwiek tam jest fala, tam jest wiatr. Zgodzę się z tobą, ale mi się bardziej podoba ten cypel. Ten bym chciał wylosować. Tam na tym cypelku. Janusz, będzie losowanie, będziemy próbować. To się okaże, to się okaże. To się okaże. Co pani Jurku, stanowisko jest fajne. Troszkę jest tej trawy, ale jakby się ustawić z jednym zestawem tam, z drugim tutaj. No problemem jest to, że jest troszeczkę głęboko przy brzegu, z podbieraniem może być problem. Ale z kolei tu jest pomost blisko, jakby przyszło coś dużego, zawsze go można tam odprowadzić. To jest jakaś przewaga, jak się wylosuje to stanowisko akurat. No i żeby ten wiatr się trochę zmienił. No właśnie, jak się wiatr taki utrzyma jak teraz, to będzie dobrze. Jak będzie większy, będzie znacznie gorzej, bo będziemy wtedy pod wiatr. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Zwykle się uspokaja na wieczór, więc wszystko przed nami. Na pewno wiatr się uspokoi, ale czy to będzie jedyna przeszkoda dla naszych teamów? Na twarzach niektórych w dalszym ciągu rysuje się niepewność, jaką strategię obrać, aby być lepszym od pozostałych. Jesteście 3 teamami z wielu, które zakwalifikowały się do tego programu. Przez 16 odcinków będziecie rywalizować o tytuł mistrzowskiej drużyny sezonu 2017. Wygra ten team, który złowi najwięcej kilogramów ryby. Pierwsza konkurencja, w której będziecie brać udział, to jest łowienie na metodę karpiową. Nie bagatela wybrałem to oto łowisko nad stawami w Siedliskach, ponieważ jest tutaj bardzo dużo ryby i będziecie mieli możliwość wykazać się swoim zawodostwem i profesjonalizmem. Zapraszam przedstawicieli teamów do mnie. W tym momencie będziemy losować miejscówki. Kolor żółty, miejsce numer 1. Kolor pomarańczowy, miejscówka numer 2. I kolor fioletowy, miejscówka numer 3. Zapraszam. Stanowiska teamów są w niedużej, aczkolwiek bezkolizyjnej odległości od siebie. Każdy metr miejscówki w prawo czy w lewo odgrywa znaczącą rolę, ponieważ są duże różnice głębokości. Wcześniej mieliście możliwość zapoznania się z tym łowiskiem. Czy jesteście zadowoleni z wylosowania tych miejscówek? Tak. Elegancko. Ponieważ pierwsza konkurencja to metoda karpiowa, firma Meus przygotowała dla Was produkty, które będziecie mogli wykorzystać po jednym opakowaniu z każdej kategorii. Zapraszam serdecznie. Oj panowie, a będzie w czym przebierać i wybierać. Firma Meus przygotowała bardzo dużą gamę swoich produktów. Kilkadziesiąt smaków, aromatów, kolorów, kilka rozmiarów kulek, peletów, a nawet dopalaczy, to znaczy dipów, boosterów, powderów. Musicie panowie naprawdę dobrze się zastanowić i wybrać według Was najbardziej skuteczne. Powodzenia! Produkty już wybraliście, mam nadzieję, że przyniosą Wam wymierne efekty. Od tej chwili możecie zbroić sprzęt. Udajcie się później na odpoczynek do apartamentów. Spotykamy się tutaj o godzinie 3 w nocy. Teamy po zapoznaniu się z łowiskiem są już na swoich stanowiskach. W tym momencie zbroją swój sprzęt, bo wiedzą, że pierwsza konkurencja to jest łowienie na metodę karpiową. Ale nie wiedzą, jakie niespodzianki ich dzisiaj czekają.
Niespodzianek i emocji będzie naprawdę dużo. Ale zanim teamy rozpoczną rywalizację, to poznajmy bliżej naszych uczestników. Cześć, witamy Was. Mój kolega z teamu Tomasz. Cześć. Oraz ja, Andrzej. Bierzemy udział w programie Bitwa na Ryby jako jeden team. Rozpoznaliśmy sobie łowisko. Łowisko jest bardzo ciekawe. Na to wychodzi, że bardzo dużo ryby tu jest. Różnej wielkości. Mam nadzieję, że te złapiemy te największe. Mamy taką nadzieję. Dokładnie. No, raczej tak będzie. Podejrzewam, że raczej tak będzie. Ja się strasznie cieszę, że tutaj dotarliśmy po dosyć długiej podróży. Troszkę zmęczenie. Zestawy przygotowaliśmy. Powiązaliśmy już. Przygotowaliśmy nowy wózek. Ja na sam przód, że tak powiem, stawiam na halibuta makrelon pomarańcza. To jest taki mój priorytetowy zestaw. Zobaczymy, czy tu się sprawdzi. Zbliża się wieczór, wędki przygotowane. Dokonaliśmy wyboru zanęt. Poszliśmy w dwóch kierunkach. Trochę rybnym i trochę sezonowym, czyli truskawkowym. Bo mamy nadzieję, że ryby również to doceniają, że sezon na truskawki jeszcze trwa. No cóż, w zasadzie jesteśmy przygotowani, ale ponieważ zaczynamy o 3 nad ranem dopiero, więc myślę, że przynajmniej na jakieś 2-3 godziny zdążymy się położyć, odpocząć, bo przyjechaliśmy z najdalsza ze wszystkich. A musisz, powinieneś jeszcze dodać, że tubylcy, bo jesteśmy z Małopolski, twierdzą, że na tym łowisku łowiąc karpie się nie da spać. Co dla mnie jest trochę dziwne. I mamy nadzieję, że to prawda. Cześć, witam. Jestem Janusz. Jestem Piotrek. No, jesteśmy w fajnym, ładnym miejscu. Sfundowaliśmy troszkę zbiornik. Mamy obrane już te metody, sposób na tego karpika. Stawiamy dzisiaj na taką truskaweczkę niedużą, ale podwójną. I myślę, że wyniki będą. Takie są nadzieje. Teraz pójdziemy pewnie troszkę jeszcze odpocząć. Odpoczniemy. Około 3 nad ranem mamy zamiar zacząć łowić konkretnie. Wyspać się, nie zaspać, podstawa. Ale usnąć. I zdążyć. Aby wygrać nagrodę w cotygodniowym konkursie programu Bitwa na Ryby, wyślij SMS pod numer 72480 i w treści wpisz ryba.a.po.kropce swoje imię. Za tydzień rozlosujemy nagrodę. Voucher o wartości 150 zł na produkty firmy Meus. Każdy wysłany SMS w konkursie cotygodniowym, który rozpoczyna się 5 maja, a kończy 8 grudnia 2017 roku, ma podwójną szansę i weźmie udział w losowaniu nagród w konkursie głównym sezonu 2017. A oto nagrody. Łódź wędkarska Solar S300 ufundowana przez firmę Solarski, producenta sprzętu pływającego. Voucher o wartości 1000 zł na zakup odzieży wędkarskiej, ufundowany przez firmę Graf Team. Voucher o wartości 1000 zł na zakup obuwia dla wędkarzy ufundowany przez firmę Demar. Echosonda Deeper Pro Plus ufundowana przez producenta sonarów z serii Deeper. Voucher o wartości 1000 zł na zakup dowolnej zanęty lub przynęty ufundowany przez firmę Meus. Sponsorem nagród jest firma Robinson Europe, czołowy dystrybutor sprzętu wędkarskiego. Sponsorem nagród jest producent łodzi zanętowych dla najbardziej wymagających wędkarzy, firma Prolam. Sponsorem nagród w konkursie SMS-owym jest firma York. Losowanie nagród odbędzie się w ostatnim 32. odcinku programu Bitwa na Ryby 8 grudnia 2017 roku o godzinie 21. Zapraszam. Ja tylko na chwileczkę właśnie chciałem sprawdzić, czy rzeczywiście tutaj ryba jest, tak jak mówili tutejsi wędkarze. Jak widać, jest. No proszę, kilka minut wcześniej zestaw zarzucony i karp złowiony. Widać, że dzisiaj ryby chcą współpracować. Jeśli takie okazy nasi zawodnicy będą łowić, to mają okazję w pierwszym odcinku nabić na swojej tabeli niezłe wyniki. No, rekordowy karp to może nie jest, ale każda ryba cieszy wędkarza, a zwłaszcza taka, która decyduje o wygranej. Oczywiście każda ryba z powrotem wraca do wody. Ostatnie spojrzenie na taflę wody i pozostaje czekać na start pierwszej konkurencji. Drużyna.
kamery zajęły już swoje stanowiska po losowaniu. Myślę, że są zadowoleni. Zapoznali się tutaj ze stawem. Teraz pójdą sobie odpocząć do twoich apartamentów. A za rywalizację zaczniemy o godzinie, myślę, że 3 nad ranem. Dobry pomysł. Ale słuchaj, Jarku, popatrz się. Taka ładna noc. Ciśnienie się ustabilizowało. Szkoda by było tego nie wykorzystać. Wiesz co, poddałeś mi pewien pomysł. Panowie, zmiana planów za 5 minut. Zapraszam z biurka na dole. Postanowiłem, że zawody rozpoczynamy właśnie od tego momentu. Jedzie, jedzie! Jazda! Ej, u was chyba. No, pójdź. Michał! Tam gdzieś ci darło. Siedzimy sobie w rolce, czekamy na brania. A że mamy, że tak powiem, dosyć stromy, troszkę popadało, ślisko się zrobiło, no i mamy efekty. Szaleje, szaleje. Jak tam popatrz? Super! Ułowione? Ułowione! Nagłe zmiany i decyzje, jak zauważyliście, podnoszą poziom emocji tego programu. A co czeka naszych uczestników podczas kolejnej rywalizacji? Oglądajcie następny odcinek programu Bitwa na ryby już za tydzień, w piątek o godzinie 21:00. Zapraszamy! Zasubskrybuj kanał Pan Ryba i śledź na bieżąco poczynania naszych teamów w programie Bitwa na ryby. Na program zaprosił sponsor firma Graf, producent odzieży dla łowców przygód. Za wspólne oglądanie dziękuję sponsor programu. Producent bezprzewodowej echosondy Deeper Smart Sonar Pro Plus. Firma Demar, producent profesjonalnego obuwia dla wędkarzy i myśliwych. Firma Solarski, producent sprzętu pływającego. Firma Meus, producent zanęt i przynęt wędkarskich. Sponsorem nagród jest firma Robinson Europe, czołowy dystrybutor sprzętu wędkarskiego. Sponsorem nagród jest producent łodzi zanętowych dla najbardziej wymagających wędkarzy, firma Prolam. Sponsorem nagród w konkursie SMS-owym jest firma York. Sponsorem nagród w konkursie SMS-owym jest sklep wędkarski Karina, mieszczący się w Rzeszowie przy ulicy Warszawskiej 31. Partnerem medialnym programu Na Ryby oraz Bitwa na Ryby jest portal wędkarski anglu.com.